Dowakin, Dowakin, najloksin loswarin, wołodain wokul, maferakastal, arfinorok palgan, wudnos honsin grossan, Dowakin, fahin, kogan mundra. Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w... No, tym razem... uczcimy to, że jesteśmy Haroldem. Idziemy się napić pod chorowianą klaczą. Miałem to nie na kogoś, kto potrafi sporo wypić. Co powiesz na przyjacielski zakład, w którym wygraną będzie pewien kostur? Kostur? W zawodzie piciu? Z Polakiem nie masz szans! Ha! Zobaczymy. To specjalne piwo, bardzo mocne. Zaczynajmy. No, musimy się uchlać, bo mamy smutny okres. Zacznę pierwszą rundę. Do dna. No dawaj. Twoja kolej. It's on! No to jazda. Jeden za nami, przyjacielu. Jeden za nami. W porządku. O, teleport. I jeszcze jedna dla mnie. Bo się aż tak bardzo nie uchlałem, że nagle żebrak mi wyskoczył, co? Czekajcie. Ciekawe, czy będę miał... Ciekawe, czy będę miał akcję. Ciekawe, czy będzie... A ty? Druga kolejka łatwizna. It's all like... To twoje zdanie. Ja chyba osiągnąłem swój limit. Zróbmy tak. Widać, że wypił. Jeśli wypijesz jeszcze jeden, wygrasz. Jeszcze jeden? Nie ma problemu. Wow. Udało ci się. Kostur należy do ciebie. Widać. Wspaniale. Wiesz, świetnie się z tobą pije. Znam takie jedno miejsce, gdzie wino płynie niczym woda. Super. Powinniśmy się tam udać. No to jedziemy. Nie wyglądasz za dobrze. A ty jak wyglądasz? Masz dziwne oczy. Pobudka. Co? Dokładnie. Czas wstawać, bluźniercza pijaczyno. Gdzie jestem? Oczywiście. Nie pamiętasz, jakim cudem udało ci się tu trafić? A? Pewnie nie pamiętasz też przyjścia tutaj i bredzenia o małżeństwie albo kozie. Ożeniłem się z kozą? Więc nie pamiętasz ataku szału i rozrzucenia śmieci po całej świątyni? Przykro mi, nic nie pamiętam. Chętnie pomogłabym ci to ustalić, ale jestem zajęta sprzątaniem bałaganu, jaki został po tobie w świątyni. Jaki bałagan? Ja to nie widzę. Ale jeśli pomożesz mi posprzątać, a potem przeprosisz, może wtedy ci pomogę. No dobra. Też mi bajzę, tylko kilka śmieci rozrzuconych. Wino z Alto. Palu giganta. Coś jeszcze? Chwileczkę, zaraz to sprzątnę. Wino. Rana też mi... O, chociaż fajne rzeźby. Nie dziwota, że tu trafiłem. Chwileczkę. Coś tu jeszcze ma być. Chwileczkę. O. Właśnie. Coś tu jeszcze miało być. Ja nie widzę, gdzie to może być. O, tu coś jest. Materiał naprawczy. Aby naprawić kostur, potrzeba następnych zgrzech. Duży palec ze stopy giganta. Woda święcona, pióro wiedźmokruka. Weźmiemy. No. No już posprzątane. No palu giganta mamy. Teraz musimy zdobyć resztę rzeczy. Możliwe, że ten kostur się zepsuł podczas mojej pijackiego ataku szału, jak mówi ta kapłanka. Myślę, że to wystarczy. W końcu Dibella uczy nas wybaczać. Nawet takim pijaczynom jak ty. O rany, raz mi się zdarzyło. Wiesz co jest z tego, co mi się wtedy wyrwało z ust? Twe usta mówiły wiele, ale w większości same brednie. No to normalne, mówisz wszystkim wielkami świata. Usłyszałam coś o Rorikstead. Może tam zajrzyj. A właśnie, jeszcze takie pytanko. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Bieżąca lokacja. No wątpię, by to była biała grań, bo nie widziałem, nie widziałem tego. To też... A, dobra, ukradnę, to nie. Otwieramy Markarth! Jesteśmy w Markarcie? Taki kawał, ilość magii potrzebna do rzucenia normalnie, jak występem twojej umiejętności wybierasz odpowiednie cechy. No, warto wiedzieć. O, moja buława. Skąd oni to wzięli? Pamiętna noc, a jest ciemno jak... No, wiecie. Rany. Naprawdę nieźle wypiliśmy, skoro to tak wygląda. No, nie tędy. Chwileczkę, gdzieś to się wychodziło. A Lydia, miałaś mnie pilnować, bym nie pił za dużo. Mam nadzieję, że trzymasz się z dala od kłopotów. Dobra, zobaczmy, gdzie jesteśmy. No, patrz, jakie kawał przeszliśmy. Stąd? Tam. O, rany. Niezły spacer to był. Mam nadzieję, że trzymam... Bla bla bla, trzymam się z dala od kłopotów, chyba. No, chociaż jak wypiję to... Ej, zmieniła hełm. Czemu zmieniła hełm? A, cesarski już wiem. To kiedyś znalazłem. W Markarcie też są questy. Jeszcze tu zerkniemy. Na razie mi stąd wyjdziemy. Byłoby znacznie cieplej i przyjemniej z pełnym garncem. O, no pewnie. Chwileczkę, gdzie to się szło teraz? Dawno nie byłem w Markarcie. O właśnie, chwilę, pamiętam noc. Odszukaj kostur, odszukaj sama. No. Budzisz się po całej nocnej libacji, nie mogę sobie nic przypomnieć. Sam ulotnił się wraz z kosturem, który mi przyobiecał. Kampkan Dibella do ziemi, aby popytać o sama w Rorikstead. No, zobaczymy. Chyba tędy? Nie, tędy nie. Jaju. Dawno nie byłem tutaj, nie wiem jak się nie orientuję się w tym mieście. Jest strasznie złożony. Bardzo złożone miasto. O, to chyba brama. Markarth. Może zabierzesz do domu biżuterię? Co to? Przestępstwo w toku! Przestępstwo w toku! Przynależy do renegatów! Ej! Zostali chwała renegatom! Zginę za mój lud. Cofnijcie się wszyscy. Straż Miejska Markartu ma wszystko pod kontrolą. No, zajęło się. Nie ma tu renegatów. No, zabiliście go. Zajmiemy się resztą. Idź dalej. Ten człowiek krzyczy coś o jakichś renegatach. Powiedziałem, idź dalej. Renegaci to tylko banda szaleńców. Nad wszystkim panujemy. Nie mieszaj się do tego. Na bogów. Kobieta zaatakowana na środku ulicy. Eltrys? Wszystko w porządku? Udało ci się dojrzeć sprawcę? To działo się przy mnie, on musiał mi umknąć, przepraszam. Było słychać jakieś krzyki. Renegaci? Dziwne. Cóż, mam przynajmniej nadzieję, że w przyszłości 8 będzie dla ciebie nieco łaskawsza. O, chyba to łaskawa. No była łaskawa, nic się nie stało. Wygląda na coś ważnego. Kartka? Coś na nie, chciałem tylko zaczerpnąć świeżego powietrza. Wypiłem w srebrnokrwistej o 1 kufel miodu za dużo. No, wiem jak się czujesz. No dobra, przeczytam notkę. Zaczęliśmy przy okazji kolejny quest. Już popytamy jeszcze, co tu się stało. Margaret, on ją zabił na moich oczach. Znasz ją? Kto to? Przybyła z cesarskiego miasta. Zaglądała codziennie i szukała biżuterii dla swojej rodziny w domu. Dlaczego ktoś chciałby ją zabić? To nie ma sensu. No w nocy to się nie dziwię. Znaczy, to chcę coś kupić. Przepraszam, w tej chwili chyba nie mogę zajmować się handlem. Okej. Co się dzieje z tym miastem? Nie pogadamy. Cóż to za szaleniec? Agent renegatów. Tutaj w mieście. Kto to był? Kim są renegaci? Chyba pracował w hucie. Wielu tamtejszych robotników sprzyja renegatom. O, kolejny sprawca, uwaga! Obiecują ludziom, że zabiją wszystkich nordów rządzących pograniczem. To banda morderców i sabotażystów. A chcę coś kupić. Przecież na naszych oczach właśnie zaatakowano kobietę. Interes zamknięty. To mi zepsuło cały dzień. Welin, co to masz? Strzeliliśmy? No cóż, to dowód w sprawie. Dobra, ale my się później tym zajmiemy. Teraz musimy dowiedzieć się, gdzie jest kostur, który ktoś tam który został odebrany. Który został... Może go miałem, został zepsuty podczas zakuszał. Nie wiem, no nie pamiętam, no. Po takiej libacji kto by pamiętał? O, uwaga. Stajnie Markarcie odkryto. Fajnie. Możemy też popytać o Markarth, ale my go popytamy, jak będziemy zajmować się tą sprawą. No, detektyw Taran w natarciu. Ale póki co, teraz robimy scenariusz a la Cats Vegas. Albo raczej powinien rzec Cats Skyrim. Chwileczkę. Jaki to kawał? Chwileczkę. Powinna nas pójść w Rorikstead. Tutaj. A, to mamy odkryte. No co, teleport. Później jeszcze pozdobywam. No, podkrywam, o. W sensie w jakim mieszaniu, tylko minutami bojowymi. A to będzie młot elficki czy jakiś inny. Dobra, Rorikstead. Znowu. Pamiętny koniokrat. Nie, nie puszczę tego klipu. O, chwileczkę. O, tu ktoś jest. Która była godzina? 4 rano. 4 rano ktoś tu będzie? Ciekawe. Ciekawe, która tam była, zanim tu dotarłem. No czas leci, jakby nie patrzeć. Podczas szybkiej podróży. No. Ty, masz niezły tupet, że znowu pojawiasz się w tym mieście. Co masz do powiedzenia? Przepraszam? Przeprosiny nie wystarczą. Moja Gleda wciąż gdzieś tam jest, samotna i przerażona. Została przez ciebie porwana i sprzedana gigantowi. O rany, byłem Alfonsem? To brzmi dość poważnie. No właśnie. Już nigdy nie uda mi się wyhodować takiej kozy medalistki jak Gleda. Nie waż się wracać do Rorikstead, dopóki nie odzyskasz jej od giganta. Może wyderwało mi się... Gdzieś został kostur? Chyba coś takiego padło z twych ust. Podczas ucieczki z moją kozą. Coś ci powiem. Oddaj moją kozę, a może zainteresuje się twoją laską. No i tu mamy wybór jeszcze. Możemy... Trochę mi się pomieszało jeszcze to. Naprawdę nie pamiętasz kradzieży kozy i sprzedania jej gigantowi? Masz nie po kolei w głowie? Nie, libację miałem niezłą. Miałem niezłą imprezę. Suchniesz jak jej ulubiona sfermentowana karma. No daj spokój, myłem się... wczoraj. Możemy jeszcze przekonać go jakoś, zastraszyć, ten nie będziemy iść po te kozy, ale my po nią pójdziemy. A spróbujemy przekonać, może się uda. Nie były ci potrzebne, żeby sprzedać Gledę gigantowi. Dasz sobie radę. No dobra, możemy zastraszyć, ale... Ostatnim razem zastraszyłem go i to wyszło, ale tym razem chcę zmierzyć się z tym gigantem. Może mi się coś uda. Dobra, idziemy... Idziemy na giganta. Zdejmiemy broń. I będziemy mieli pierwsze starcie z gigantem. Na razie schowamy na razie. Mam nadzieję, że nic się nie stanie tej kozie. Rany. Ale koze, rany. To pewnie moja żona. Kurczę, gdzie ja idę. No 180 stopni i źle. Dobra, żeby nie zmarnować zbytnio kondycji, będą mi potrzebne do kierowania ciosów. Oj. Rany, Lidia. Chyba bardziej ci się kręci w głowie niż mnie. Dobra. Tu. Myślałem, że tam, bo tam, no wiecie, no, bez gigantów i tak dalej. Tu. Na południe. I right north. Blisko? Blisko. Dobra. Rany. Ciekawe, czy krzyczałem podczas picia. No, byłoby zabawnie. Może jeszcze spaliłem komuś dom? Rany. Czyli z tego, co wiemy, pod koniec wądrowaliśmy w Markarcie. Byliśmy w świątyni Dibelli, pewnie się zabraliśmy z posągami i zrobiliśmy bałagan. Chociaż ciężko to nazwać bałaganem. Większy bałagan mam na biurku. O, tutaj, no tu leży długopis, kredki tu leżą jeszcze. O, a tu mamy giganta. Potem byliśmy w Rorikstead, sprzedaliśmy kozy gigantowi. No, póki co nas nie zaatakuje, to jest ważne. Widzicie? Stoimy przy nim, nic. Pewnie nam nie opowiesz, co się stało, co? Ale jak zrobimy to, uwaga. O, i mamy wroga. Cię odpędza. padło. Słaby topór bojowy ma. O, palu giganta. A jeszcze tu weźmiemy. Złoto, skóra łosia i okuta żelazną tarczę. To sobie weź. Mam lepszą. Koza. Tutaj jest. Dobra, no idzie. To wracamy do Rorikstead. To nie było daleko. To idziemy. No, będziemy dobrym bohaterem, bo gdybym zastraszył, to byłbym złym, a już złym gram. Kadzitem, jeszcze nie skończyłem nawet. Ale dla was, no wiecie, zagrajmy ważniejsze, prawda? Grać mogę... No, kiedy mogę akurat. Nie mogę zaniedbywać nauki. Co mi przypomniałem, że muszę sobie powtórzyć, no... Powtórzyć jeszcze naukę. Tam techniki, masażu czy coś. No, no, widmo się robi. Teraz, może to było nad ranem. Teraz, już powinienem obudzić się w południe. Ciekawe, czy mam jeszcze jakieś efekty z tego powodu. Jakieś aktywne efekty z tego, że wypiliśmy. No, magia, no, premia do krzyku, do handlu, premia do zdrowia, przystarczyć z Gramora. O, fajnie, więcej dotarło. No nie. A premia do krzyku jeszcze długo trwa? 6 godzin. O, spoko. Czas podróży nie skraca tego na szczęście. Okej. Mam twoją kozę, stary. Jestem Ennis. Jeśli masz przyjaciół robiących interesy w Białej Grani, to pewnie mnie znają. Udało ci się już porozmawiać z Reldith? Ej, co jest grane? Kozę ci znalazłem, a ty co? Gdzie ta koza? No co jest? Halo? Reldith to... Godzinę poczekajmy. Ciężej pracująca farmerka w Rorikstead. Jestem Ennis. No to twoja koza. Teraz przypomnę się dzieło. Cała i zdrowa. Wspaniale. Wciąż nie rozumiem, co cię podkusiło, by ją ukraść. No piłem. Znalazłem twój list z wyjaśnieniem, ale połowa słów to były jakieś brednia, a na drugą wylał mi się miód. No, jedyne, co udało mi się zrozumieć, to po zapłaceniu Izoldzie w Białej Grani. No, chociaż to też jakieś bazgroły. Może spróbuj tam. Czyli wracam do Białej Grani. Miejsce gdzieś zaczęło. Koza. No, koza. Trzeba było poczekać po prostu, aż ta koza dojdzie. Czyli teraz do Białej Grani. Okej. Okej, den. Z jakim towarzyszą? No, to mam włączone. Później... O, to później włączymy. Przećwit też pamiętam, spoko. To Biała Grań. Nią. Rany, suszy mnie. No, tak jest zwykle po kacu. Ładuj się. O tych zamkach już wiem. Okej. No to do Izoldy Białej Grani. Powinna być gdzieś w pobliżu. Pojawił się przymrozek. Zimno zaszkodziło. Who the hell cares? O, tu jest. Wreszcie jesteś. Słuchaj, jak na razie byłam cierpliwa, ale wciąż masz u mnie dług. Co? Tak, często to słyszę. O, co się stało? Zaręczyny się posypały. Słuchaj, zróbmy tak. Oddaj obrączkę i będziemy kwita, dobra? Obrączkę? A no tak, bo coś w małżeństwie. Tak się cieszyłam na ten ślub. Mieli być sami najznamienitsi goście. Co? Czy wiesz, co się z nią stało? Od razu musiałeś zanieść ją narzeczonej, co? Nie pamiętasz w ogóle, gdzie ona teraz jest? Nie. I to po tej pięknej historyjce o tym, jak się spotkaliście w Gaju Wiedźm. W Gaju Wiedźm? Już wiem, dlaczego cię zostawiła. Co jest z moją narzeczoną? Jak możesz tego nie pamiętać? To była najsłodsza historia, jaką słyszałam. Spotkaliście się przy blasku pełni pod najwyższym drzewem w Gaju Wiedźm, a otaczały was robaczki świętojańskie. Faktycznie, romantyczne, co nie? No dobra. Żegnaj. Rany. Ciekawe, z kim się ożeniliśmy. Dobra, póki co tak. Wiemy, że byliśmy w Markarcie, zdewastowaliśmy, sprzedaliśmy kozę, by mieć obrączkę. I teraz musimy ruszyć tutaj. O rany. Będzie ciężko. Wiecie czemu? Wiem, że gdzieś w pobliżu tutaj jest smok. Dobra, ruszymy i stamtąd. Ruszymy tam. Nocnica jest do... Nocnica. Jest dotyczną tam skradania się i cieni oraz patronką złodziei. No, możliwe, że ją też spotkamy. To słowiki? Czy kruki? Jeju. Nie wiem, czy mi się chce teraz tu być. No dobra. Kierujemy się naprzód. Let us move. Ten... F5? Nie zapisałem w ogóle. Smok tu jest. Wiem o tym. Widzicie ten logo na górze? Kompasu? To logo smoka. Smoczej Góry konkretniej. Smocze legowisko. I właśnie mamy walkę ze smokiem, proszę państwa! Ała! Mamy walkę ze smokiem, proszę państwa! Będziecie grzeczni, no to macie! Spodziewam się, że będzie ciężko. No rany, akurat w czasie questu, obawiałem się tego. Szał chyba napadł, bo się jeszcze atakuje. A skoro to lodowy smok... A, mam odpowiedni krzyk na niego! Gdzie on jest? Chodźmy. Trafiłem? Myślę, że tak. O, kogoś jeszcze atakuje. Fajnie, mamy wsparcie. Lodem to jest podatny na ogień. Taka zasada bardzo smutna. Niech prowadzi mnie teraz. Jeszcze nie mam załadowanego, no. Bo nie bandyci. Później z nimi się zmierzę. Chodź no tu, chodź do Dowakina. Załatwię cię. Zmarnowałem. Tak. Fajnie, że się nimi zajmuję. Mam to z głowy. No, to jest pamiętna noc. Ciekawe, czy walczyliśmy. Nie, bym miał smocze duszę wtedy. Szybko! Ruchy, 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 ruchy! Towarzysze nam pomagali, to jest super. No, chodź do tatusia. I potem ruszymy do naszej żony, pochwalimy się, że pokonaliśmy smoka. O, to będzie nawet wytłumaczenie, że my jej nie widzieliśmy. No. O tak. Your soul is mine. Wiem, że powtórzyłem tę kwestię, ale... Zajebiste.